Skoro widzicie ten odcinek, to znaczy, że pod poprzednim filmem pojawiło się 6 lajków. Tak, w takim razie, cześć wszystkim, z tej strony Kul, a to jest trzeci odcinek z serii Enter the Gungeon. Bardzo fajnej platformóweczki z pikselowatą grafiką. Dzisiaj pogramy sobie, może zaczniemy od Marinesa. Czyli tak, standardowo, dwa rany. Kolejny odcineczek, dwa rany. No i wiadomo, na kolejny odcinek będziecie musieli wbić jednego lajka więcej. Czyli nie 6, a 7. No i zobaczymy, czy uda się to wam. Zaczynajmy pierwszy run. Zobaczymy, jak daleko dzisiaj dojdziemy. Mam nadzieję, że uda nam się pokonać chociaż pierwszego bossa. Ale to też wszystko zależy od tego, jakie rodzaje broni będą nam się trafiać. Kurczę, ta gra jest świetna. Dzisiaj postaram się częściej używać właśnie uników. Częściej używać uników oraz zacząć w końcu polegać na tych cholernych ślepakach, których w ogóle nie używam od początku gry. Znaczy ogólnie to musiałbym pewnie tak jakoś pograć poza odcinkami, ale powiedzmy, że ostatnio za bardzo nie miałem czasu. Chciałem ogólnie tam nagrać coś jeszcze na kanał, ale za bardzo nie wiem co. Myślę, że prawdopodobnie nagram coś z Wity. Bo tak ostatnio mówię, no leży mi ta PS TV, nic nie robię, kupiłem sobie nagrywarkę specjalnie, żeby jakieś tam serie z Wity robić. A okazało się, że nie robię kompletnie nic. Tak więc myślę, żeby w przyszłości, w najbliższej przyszłości zrobić... no właśnie. O, co taki slime, nie widziałem tych odcinków wcześniej. Trzeba uciekać, nawalać, rozwalać. Aha, poszła mi tarcza, fajnie. Nie wspominałem, że ta gra już, że ta gra ma kapitalną muzykę. Naprawdę świetnie zrobiona. O nie, ten typ z mieczem, chory. Że granatami go rozwalę. Dobra, poszedł. Kluczyk, zajebiście. Dwa kluczyki już mam. Tu nic nie ma. Beczki, beczki, beczki. Żeby coś z tych beczek się mogło trafiać, to jeszcze bym nie narzekał, bym to wszystko rozwalał. No to chyba wszystko jest tak zrobione, no nie wiem, trochę dla pizzu. Albo żeby zapełnić te lokacje czymkolwiek. Jest tutaj. O! Pach! Właśnie wykorzystywanie elementów otoczenia to jest to, na czym też trzeba polegać w tej grze. O! On też tam go strącać, ciekawe. Jeszcze trzy na moje oczy, one mają śmieszne ryje, nie mogę. Nie wiem, będę nagrywał i nagrywał kolejne odcinki, a to śmieszne ryje i tak mi będą w głowie siedzieć. A czemu to jest zamknięte? Czy to nie było czasem otwarte przez pewien czas? Nie wiem, dobra. O! Kurde, podręcznik chce mnie zabić. Nie, magowie! Cholera! Nie ma czarowania! Nie na moje warcie! Ej, już powoli zaczynam chyba wiedzieć, co chodzi w tej... Uuu! Ej, naboje! Śmiesznymi ryjkami. O, dobra. Nabój powiedział, don't underestimate us, czyli... Zbytnio je nie doceniam, no i... pożałowałem, obrywałem. Ja
Uwaga z shotgunem. O nie, znowu! Ej. Zobaczyłem się na tego ptaka śmiesznego. Nie mają te takie porąbane. Właśnie, porąbane naboje mają. A, to skrzynka pewnie jest. Mikrotransaktor? Płać by wygrać? No nie, naboje! Nie! Bez jaj, nie, to ja nie chcę czegoś takiego. Płacę pieniędzmi, żeby z tego strzelać w ogóle. O, co za broń! Co za broń! W ogóle, książeczka. Jestem wrogowi, wspomina, wspomina z latringu, ułatwiają obsługę broni. No tak ja mam płacić za strzelanie. Ja dziękuję za coś takiego, na serio. Że wolę jakoś, nie wiem, jakąś rakietnicę, laserówę, nawet kurde, nie wiem, głupie MP5 dostać. Mógł z czegokolwiek strzelać. O, życie, może być. Dobra, mam więcej ślepaków. Prawdopodobnie użyję to wszystko na bossa. Jeszcze przejdźmy tutaj, może sklepik się trafi. Naprawdę muszę już broń mieć. Koniecznie chodzą. Zatańcz ze mną. Tara. One śmiesznie chodzą, nie mogę. Nie wiem, tylko mnie chyba tak bawi. A, znowu jakieś tajemne przejście. Dobra, mamy sklep. Co to jest? Amulet z magnetytu. Klucze. To sobie ten amulet. Ślepaki podrzucają. Jak podrzucają? Kogo? Mnie? Wrogów? Chyba wrogów. 12 hajsu, czyli też 12 naboi tu nam zostało. Nie! Co za chore pomieszczenie! Co za chore pomieszczenie! Nie, slimy! Nie. Co to w ogóle za slimy? A to jakieś inne są slimy. Ja spróbuję je rozwalić tym. Ślepak! Zajebiście. Są 4 ślepaki, wow. Nie, na serio muszę je zacząć używać. Da, świetnie. Tu mam prawdopodobnie pomieszczenie ze skrzynką. Tak. Ale nie mam klucza! Kurde, mogę nie kupować tego czegoś tam. Jakąś broń miałbym na bossa. Ale klapa. No tu jakieś pomieszczenia? Nie ma. Ojej. Zginę marnie. Ślepak 20. Klucze 25. Potrzebuję jeszcze 9 łusek. Pieniędzy. Nie mam nic, no nic. Zginę marnie. A, znowu król naboi. Tu się na pewno ślepaki przydadzą. Król nabojów i znowu ten taki ryjek. Właśnie, po to są naboje! Przepraszam, ślepaki. Po to są ślepaki. Dobra. Woli idzie. Wow. Jeżeli naprawdę chyba zapłacę tym pieniędzmi, by go rozwalić. No, ach! Wyrwałem. A, pół życia.
Widzicie już. No! Aj, za późno. Łam sekundy. A ta gra naprawdę nie jest trudna, nie jest prosta, jak macie... Dobra. Co to w ogóle jest? To w ogóle go zabija. To w ogóle nic nie robi ta broń. Ale, że nada. Co to w ogóle za broń jest? Nic. Zostało mi po prostu... unikanie tego wszystkiego. Już niedaleko, już niedaleko! I kończymy. Jest! Uff! Dawać fajną broń, dawać fajną broń! A, już miałem to. No, rzeczywistość to jest to, co nam... że mamy kulki lodu. Czy jakoś tak, kulki śniegu. 18 naboi. Nawet nie wiem ile wystrzelałem, chyba z... 2-3. Nie, bo myślałem, żebym się wrócił, kupił ten klucz. I ten... i tam tą broń odzyskał. No ale dobra, nic, mamy teraz to, więc mam nadzieję, że na drugim piętrze sobie jakoś poradzimy. I ten śmieszny nabój tak wskakuje. Hopla. Komora 2. To mnie tak wcześniej zabiło! Te wolty, czy jakieś tam paralizatory. To mnie tak wcześniej zabiło. Mówię, co mnie tak zabiło? To widzicie, jak to szybko ten... jak to szybko leci. Dobra, ten se może... O! Drugi! Cholera! Z pomocnikowym, no już po tarczy. Drugi pokój dopiero, masakra. Czemu ty taki mocny jesteś? Ej, a ty co tu robisz? Dobra, za Mars. Ten nie żyje, ten nie żyje. Kurczę, ale na serio, patrzę, że poziom trudności w drugim pokoju jest naprawdę wysoki. Znaczy, na pewno wyższy niż w pierwszym. Już. A! Zwykli przeciwnicy to już pistoletów nie mają, tylko kołośnikowe. A nie, są jeszcze zwykli. Przeciwników też możemy zrzucić ze skarpy, ciekawe. Nie mam takiego bicia. Co to ma być? Nie, znam te wolty. Odejdź. Dobra. Znajdziemy na... Co to jest? Sniper jakiś. Ujo, ilu przeciwników. Ciekawe w ogóle ile rodzajów przeciwników tu jest. Kolejny. O, dobra. Ale naprawdę mi się podoba. Co, jeszcze jeden? Ciach. Dobra. Z tych skrzynek, z tych beczek coś tam zawsze wypadało, to bym się jeszcze nie czepiał. O nie! Znowu to, że... Aj, to jeszcze nie trafia. O nie, bez jaj. Napadła. Jakieś słońca, kurczę, nie wiem. Masa nowych przeciwników. O, ślepak, zajebiście.
Na pewno się przyda. Dobra, skoro tu mamy zamknięte, to tu prawdopodobnie będzie droga do nowej broni. Aha. Myślałem, dobra, tu jest droga do bossa jednak. Mam pół serduszka, więc naprawdę muszę uważać, bo jestem praktycznie na strzała. Nie, ty mnie na pewno nie zabijesz. Dobra. Boże, dajcie mi sklep. A, wszyscy wpali na pułapkę. O nie. Mi się nie podoba to pomieszczenie. Napadni. Shit. O! Nie ma tego strzelania. Skończnikowami wolty? Nie ma. Raz mnie zabił taki, nie ma, nie chcę znowu ginąć od tego samego przeciwnika. To będzie skrzynka na stówę, to będzie skrzynka, jest! Skrzynka! Nie mam klucza, nie, co za... Ta gra jest zła. Może sklep chociaż. Sklep? Proszę. Znowu ten ołtarz. Ołtarz jest pusty. Nie wiem, mam pieniądze, nic nie mogę z nimi zrobić. Tu jest jakieś przejście, tu są przejścia. Czyli tak, to jest boss, tu wszystko zwiedziłem. Chodźmy tutaj. Ja naprawdę muszę sklep znaleźć. Nie mam życia, nie mam nic. Wow! Masakra, co za plansza. Nie ma. Gincie i dajcie mi spokój. Dobra. Kolejne zamknięte pomieszczenie, pewnie znowu jakaś skrzynka. Naprawdę, będę w sklepie, od razu kupuję dwa klucze. O nie. Albo tym mieczem. Złotym mieczem to nas to... Po prostu nas strzała ten stół bierze. Napadł? Coś tu jeszcze jest? Coś tu jeszcze jest. No bo tym rozwalimy. Szkoda mi trochę naboi. A i tak już mi się kończą. O, jest sklep, zajebiście. No dobra, życia nie mam. Mam mapę, mam jakąś broń. Nakręcana spluwa, klucz, pancerz, klucze, mapa. Tu jest skrzynka, tak? I tu jest skrzynka. To zrobimy tak, ja sobie wezmę dwa klucze, albo wezmę na razie klucz, przeniosę się tutaj, zobaczę, co jest w tej skrzyni. Jeśli to będzie dobra broń, to kupię sobie pancerz. Co to jest? Nie miałem czegoś takiego. Syrena, strzelba morska. Fajna, podoba mi się. Biorę ją, dobra, idę ten. Wracamy do sklepu, kupię sobie jednak tarczę, chyba że co to jest? Aha, amunicja. Nie, kupię sobie pancerz. Kupię sobie pancerz, bo więcej wtedy wytrwam. Zostało mi 6 pieniążków. Tu już nie mam naboi, ale właśnie postrzelamy sobie z tej syreny, bo ja tu mam jeszcze ten swój pilocik, że mogę amunicję sobie przyzwać. O, właśnie. Dobra. Dobra, gdzie tu są przeciwnicy, pytanie. Bo tu nie przejdę. Pułapki. Tak, tak, tak! A, udało się. Aha, i kolejna skrzynka. No, to nic, możliwe, że uda się jeszcze coś tutaj wykombinować, chociaż nie. Nie mam tej.
Właśnie będę musiał popatrzeć, jak z tymi skrzynkami jest. Mam pan chyba, że to będzie chyba jeden run, a nie dwa. Tak teraz pomyślałem. Już chodzi mi o same przedmioty, nie? Jakie tam zbroje mamy? Pancerz, pancerz. Ślepaki wyrzucają wrogów w powietrze, ten względ został tak spolaryzowany, bo odepchnąć większość obiektów delikatnie brzęczy w obecności ślepaków. Standardowa waluta wszystkich układach więzionych, kontrolowanych przez ludzkość, używana przez dział rozwoju, zakupywania nowych broni, przedmiotów do lochu Giver. Aha, po prostu za to wykupujemy nowe broni, które się pewnie będą mogły pojawiać w lochu Giver. No, ale nie mogę sprawdzić, która ze skrzynek jest lepsza. Czy ta zielona, czy ta niebieska, którą otworzyłem. Dobra, tutaj nic nie ma, więc lecimy na bossa. Mam nadzieję, że dam radę. Zadziemy tylko shotguna i ten taki zamrażający. Shotgun chyba jest lepszy ogólnie. O, coś nowego, z tym nie walczyłem jeszcze. Uziki. Givergona. Przepraszam, a to był pedalski pisk. Dobra, przejmiemy co on w ogóle robi. Nie wiem, jakiś... Wow! A to już skądś znam ten atak. O, to jest fajne. Dobra. Dobra, nie, dobra! O nie, ten atak jest chory! A już miałam na kół przycisk, nie! Może przycisk, rękę, palec, a nie myślę, kurczę! 20 minut, ale się bawiłem w tym lochu. Ej, no to by było po prostu... Givergona, co to w ogóle za przeciwnik jest, nie no. Muszę się w końcu zacząć... Muszę zacząć w końcu korzystać z tych ślepaków, bo po prostu tego nie ogarniam. Albo zrobić sobie pod taki przycisk, na przykład może pod środkowy myszy. Że mógł to szybciej ogarniać. Nie wiem, dobra, nic. Wystarczy po prostu chyba grać i myślę, że z czasem to jakoś samo wejdzie w krew. Dobra, mam nadzieję, że wam się podobało. Nie będę już tutaj kontynuować, bo już jest ponad 20 minut materiału. Mam nadzieję, że wam się podobało i jak chcecie kolejny odcineczek z tej serii, to musicie wbić 7 lajków. Mam nadzieję, że wam się uda. Jeśli nie, no to będzie tyle, jeśli chodzi o tą miniserię. Tak więc dzięki, na razie, trzymajcie się, hej!